4999, czyli chyba najstarsza piosenka na tej płycie. Było chyba 5 produkcji do tej piosenki. Różne osoby produkowały ten utwór. I w ostateczności on nigdy nie ujrzał światła dziennego. Do momentu, kiedy przypomnieliśmy sobie o tej piosence w momencie nagrywania płyty, naszej nowej płyty właśnie, o której tutaj mówimy. I stwierdziliśmy, że on w ogóle pasuje do tego albumu. No i postanowiliśmy zrealizować to nagranie. Chłopaki zrobili zupełnie nową produkcję, Daniel z Arkiem. Numer bardzo leciwy też. Już kiedyś miał możliwość bycia nagranym, ale nigdy nie został opublikowany. Tyle lat temu. Kurczę, dawno. 8? Jakoś tak. Tak strzelam teraz, że może z 8 lat. Już raz go robiliśmy. Bardzo dawno temu, jako szkic. Bardzo dawno temu robiliśmy go, ale nie został opublikowany. Już był nagrany tak w wersji takiej właśnie do radia. Ale nigdy jakoś nie doczekał publikacji i teraz jakoś tak właśnie przeleżał trochę w szufladzie, tak jak inny numer z tej płyty jeszcze, o którym wspominaliśmy wcześniej. Trochę przemeblowaliśmy go z Danielem. Coś było cały czas takie... Może z kwestii tego, że wiesz, że to był numer, którego znamy, wiesz, który znamy na pamięć już. No właśnie, i trochę w głowie ci siedzi ta poprzednia wersja i chcesz zrobić trochę inaczej, bo ta poprzednia wersja nie do końca ci leży, tak, nie? Że chciałbyś trochę zmienić. Coś tam było nie tak. No i chyba wyszło w studio. Tak, to. Następny. Dobra, przemeblowanie. Dobra, Naucz się tego, jeszcze raz nagrywamy. I wyszło jak wyszło. Trochę chyba dostał więcej pazura, moim zdaniem. Myślę, że tak. Przede wszystkim jest bardziej gitarowy niż ta poprzednia wersja. I dubstepik mały wjechał tam jeszcze w stawce, taki jak dla nas... Boomerzy. Już się nie gra dubstepów, nie? Ja nie wiem, czy... Tym bardziej na gitarach. Się kiedyś grał w ogóle dubstep na gitarach? Nie. Chyba Korn próbował. I było dla mnie to mega, ale... My tam od Korna daleko. No, ale jest trochę tam dżynów. Jest. Chyba najtłustsze gitarowe tam instrumentalne miejsce. Ale jako głównym jakby rozpędzacz numeru to był instrument marki... Zrobiliśmy cenzurę właśnie, nie słyszeliście, jakiej marki instrument wjechał. Zegarek w każdym razie i konia z rzędem temu, kto znajdzie, jakiej marki to był zegarek. Nie wiecie, to kombinujcie tego typu. A, także... Naj. To był odcinek 14 pod tytułem Naj.